Cześć, jestem Izabela i możecie mnie kojarzyć z wcześniejszych filmów, a na co dzień zajmuję się tworzeniem opisów produktowych na naszą stronę. Dziś opowiem Wam o dwóch serach marki Basic Lab, które mają za zadanie zmniejszać niedoskonałości. Dowiecie się, jaką mają konsystencję, jakie składniki aktywne zawierają, o ich działaniu, a także u kogo sprawdzą się najlepiej. Na początku opowiem Wam o działaniu tego produktu, a także u kogo najlepiej się sprawdzi. Moim zdaniem, dzięki bogactwu składników aktywnych, sera będą koić i łagodzić wszelkie podrażnienia, a wysokie stężenie niacynamidu zmniejszy niedoskonałości, a także wyreguluje wydzielanie sebum. Produkty sprawdzą się u osób z cerą taką jak moja, czyli mieszana, tłusta, z tendencją do powstawania zaskórników oraz stanów zapalnych. Produkty mogą być stosowane u osób w każdym wieku, a producent zapewnia najlepsze rezultaty po 12 tygodniach regularnego stosowania. Przejdźmy do mojej ulubionej części tych produktów, a mianowicie tego, co w sobie mają. Ich formuła oparta jest na filtracie z wody ryżowej, która jest bogatym źródłem mikroelementów, a także witaminy B6, znanej pod nazwą pirodyksyny, pomocnej w leczeniu trądziku. W składzie znajdziemy także prebiotyk Biolin P, który odnowi mikroflorę skóry, czyniąc ją odporną na czynniki zewnętrzne. Zawarty niacynamid zmniejszy niedoskonałości, wyreguluje wydzielanie sebum, a także rozjaśni przebarwienia i zapobiegnie ich powstawaniu. Wersja z 10% niacynamidem zawiera innowacyjny kompleks peptydów pod nazwą Syntax, który ma penetrować do głębszych warstw skóry oraz stymulować białka znajdujące się pomiędzy naskórkiem oraz skórą właściwą. Działanie synergistyczne peptydów będzie uelastyczniać i napinać skórę dzięki pobudzeniu do produkcji kolagenu. Dzięki temu produkt będzie silnie napinał i ujędrniał skórę i sprawdzi się u osób z cerą dojrzałą, a także z pierwszymi oznakami starzenia. Teraz chciałabym Wam opowiedzieć o opakowaniach tych produktów. Wersja z 10% niacynamidem występuje w pojemności 30 ml, a ta z 5% również w 15. Produkty zamknięte są w kartonikowe pudełka, w których znajdziemy szklaną fiolkę z dołączoną pipetą, która ułatwia dozowanie. Data ważności to 3 miesiące od otwarcia. Oba produkty mają lekką żelową konsystencję i nie zostawiają tłustej warstwy. Mogą być stosowane także przed makijażem. Należy je stosować na oczyszczoną i stonizowaną skórę podczas porannej lub wieczornej pielęgnacji, ale przed nałożeniem kremu. Ze względu na zawartość niacynamidu nie polecałabym go łączyć z produktami o niskim pH, czyli tymi z kwasami lub czystą formą witaminy C. Podsumowując, jeśli jesteś młodą osobą, a Twoja skóra ma tendencję do powstawania stanów zapalnych, a także wyświecania się w ciągu dnia, to sięgnęłabym po ten produkt. A jeśli zauważasz na swojej skórze zmarszczki, a także pierwsze oznaki starzenia, to wybrałabym ten, ze względu na obecność peptydów. Zapraszam do obejrzenia naszych pozostałych filmów, zostawienia komentarza i kciuka w górę. Cześć!